Cześć ludzie, ja jestem Frono, po drugiej stronie siedzi. Hej Wiro, cześć piękni ludzie. I dzisiaj recenzujemy dla was dwa chaptery Fairy Tail'a. I to są już ostatnie dwa chaptery Fairy Tail'a, bo podwójne chaptery miały być cztery razy, były cztery razy. Więc na Dzięki. tym kończymy. I chaptery to jest 4-3-5 Okrzyk Zwycięstwa i 4-3-6 Wspomnienia. No. Najlepiej chyba będzie. Tak. I słuchajcie, o ile pierwszy rozdział jest taki, jak się spodziewaliśmy. No, ale jest fajny kolor jest generalnie, mi się podoba. Kolor jest zajebisty, ale jest dlatego zajebisty, bo Fairy Tail dostanie drugą kinówkę. Nie to, żeby miał pięcioławek wcześniej. No dobra, ale oławki to wiecie. Kinówki ja nie są... pamiętam, czy widziałem w ogóle kinówkę pierwszą. O czym jest pierwsza kinówka? Pierwsza kinówka to jest ta dziewczyna, co podróżuje z tym dziwnym ptako. A to nie widziałem w takim razie. Nie, ale jest całkiem spoko. To jest naprawdę jedna z tych kinówek, gdzie jedna z tych serii, gdzie pierwsza kinówka niesie się po całości. Cześć Naruto. Nie, Naruto to druga kinówka zaczęła stać. Pierwsza była też fajna. Najgorsza była ta z Olimpiadą i z gównem. O nie, chce mi się kupę! Ale to było przed kinówką, te krótka. Ale to było piękne. Nie wsadzę ci w dupę. Widziałem to chyba na którymś z pierwszych konwentów, na których byłem. No ale dobra, przechodzimy do rozdziału, bo tak sobie będziemy gadać i gadać. No jak powiedziałeś, ten pierwszy to jest Okrzyk Zwycięstwa, to jest nic ciekawego, ponieważ tutaj pan wszyscy metalowa się twarz, tak, wszyscy się podniecają, jakim Natsu jest koksem, a Gadżet chce wszystkich aresztować. Tak, to jest fajne. Ja, ciebie Lucy aresztuje dlatego, bo się ubierasz. Nieprzyzwoicie. Nieprzyzwoicie? Nie. Nieobyczajnie. O, to dobre. Nieobyczajnie. Ciebie, Juvia, dlatego, bo jesteś kubłem wody. No, nie kubłem wody, tylko kałużą. O Jezu. Przynajmniej kulturalnie to wziąłem. No, to czekaj. Ciebie, Happy'ego za to, że jesz za dużo ryb. A najlepsze jest Wendy. Ciebie aresztuję, ponieważ uważam, że powinienem cię aresztować razem z innymi. No tak. A teraz dowcipem jest to, że nikt się nie spodziewał, że Gadget będzie w Radzie, więc myślę, że to jest podmianka. Dokładnie, nawet Erza tego nie wiedziała. Tak, a okazało się, że Gadilla wziął... Ten drzewny. Drzewny, Warren. Warren, no. I najlepsze jest to, że Grey ma... Kuźma, byłem pod skrypką, ale zrobiłem tyle złych rzeczy. Nie wybaczycie mi, prawda? Juvia jest zadowolona. Tak, bo Juvia by się była nas zadowolona, jakby Grey był bogiem zła. I tutaj wszyscy zabierają tego pana kudłacza. Tak. To są przyjaciele, on mówi, to są przyjaciele Greya. Tak z dupy. A, słuchajcie, pamiętacie ten wątek, co Shadow... Jak on jest? Shadow Roach powiedział... Uważaj, żeby Grey nie zabił Fro. Sza. Profa. Wiecie, co się okazało? Powiedz, Fro, no powiem. Że on go chciał tylko przytulić. Tak. A najlepsze jest to, że Natsu ma wspomnienia tego, jak on mu to mówi. A Grey mówi, że jesteś całkiem słodki. I go przytula. To jest, co w ogóle ten kadr jest uroczy. Taki ale... klimatyk po prostu, że jest. Tak, mały. Ale w ogóle mi się podoba... Natsu, miałeś go bronić. Nie, ja sobie postoję w konsternacji i nie będę... Poczekam na rozwój sytuacji. A Juvia uważa, że jest jej nowym rywalem. I to było trochę niepokojące. Dokładnie. I mamy ten okrzyk zwycięstwa. Hurra. No i śmiejącego się Natsu. No i teraz kolejny chapter, memuary. I to jest... W zasadzie to są właśnie... Wspomnienia, nie mam. Tak, i słuchajcie, to jest najważniejszy rozdział z tych wszystkich, które wyszły do tej pory. Z tych sześciu rozdziałów ten powinien wyjść, a reszta tak naprawdę powinna być wsadzona w dwa rozdziały max. Tak, reszta naprawdę była zbędna, ponieważ mamy tutaj historię Zeref'a. Tak. Wspomnienia Zeref'a. Okazało się, że Zeref... Jest Jezusem Chrystusem, ponieważ od dziecka nauczał w świątyni, a jak wszyscy wiemy, również robił to Jezus. Tak, jak dobrze wiemy... No, w Atenach uczyli się jak skrzeszać ludzi. To znaczy, Zaref chciał skrzesić swojego braciszka. Który coś tam mu się stało.
I generalnie chodzi o to, że stare dziady nie dawały mu nic robić, więc Jezus. To znaczy nie to, że nie dawały, tylko wiecie. To tak jakby w starych Atenach było ożywianie ludzi przeprowadzane, typu bogowie narzucą klątwę, to jest złe, to jest niegodne, śmierć jest cyklem życia. I to jest fajne, to jest chyba najlepszy tekst rozdziału, kiedy Zeref mówi, ale życie też nie jest do końca naturalne w wielu przypadkach. Dokładnie. Więc dlaczego, i jeżeli wy sądzicie, że życie po śmierci jest prawdziwe, to dlaczego ja nie mogę sprawić, żeby to życie powróciło? No i generalnie był taki efekt, że Zerefa wywalili po prostu z tej szkoły, akademii, tam gdzie on tak. był. Tak. Zeref to nie przyjął zgodnością. I bogowie rzucili na niego klątwę najwyraźniej. Tak. I to jest właśnie ta klątwa, gdzie on wysysa życie. I zabił całą świątynię, kurwa. Ja nie wiem, co się dzieje z tymi szanunami. Oda zabija ludzi, małe dzieci. Mashima zabija, kurwa, starych staruszków. Tak, nie. Ale wiecie co? Ale taki rozdział był potrzebny, bo w końcu wiemy, dlaczego Zeref chce umrzeć. Bo oprócz tego, że klątwa zabija wszystkich, to jest to czynnik nieśmiertelny, przepraszam. Czy to jest klątwa, czy to jest nagroda? No prawda, no i tutaj się dowiadujemy właśnie, to już wiemy. Tak, że Zeref stworzył demony. Tak, bo Zeref był geniuszem, ale to jest fajnie wprowadzone w całym rozdziale, przyznaję. I mamy tutaj generalnie coś, nad czym się zastanawialiśmy od tego, jak się dowiedzieliśmy, że Natsu jest Endem. Ponieważ zgadnijcie, jak na nazwisko ma Zeref. Myśleliście, że nazwisko Natsu to pochodzi od tego, że wychował go smok? Nie! Zeref nazywa się Dragnil, a co to znaczy? Natsu też się nazywa Dragnil, więc co to znaczy? Czyżby byli braćmi? Ale słuchajcie, prawie. Prawie. Teoretycznie Natsu jest rodzonym bratem Zerefa. Dlaczego? Bo Zeref trzymał zakonserwowane ciało swojego malutkiego braciszka i stworzył demona, i tego najskopalniejszego demona, i tego demona wsadził do ciała swojego brata. Czyli Natsu nie dosyć, że jest pokrewniony z głównym złym, to jeszcze jest chodzącym zombie. Przepraszam, ja wiem, dlaczego Mashima tak odwalał tego frajerstwo przez to całe trwanie mangi. On po prostu czekał, żeby zrobić coś takiego. No, ale to jest też nie jest koniec tego rozdziału. Okazuje się, że Zeref spotyka się z Aknologią. Wiemy, jak on wygląda. O Jezu, w ogóle bez klimatu. Okazuje się, że jedyna osoba, która może dłużej przebywać przy Zerefie, to jest Aknologia. A Aknologia wygląda jak Bada z lat 90. w anime? Nie, może nie. Chociaż, kurde. No, w sumie to tak. Takie ma zmierzmione włosy, dzikie wygląda. Trochę wygląda jak Natsu z początku. Tak, ale ma zmierzmione włosy, nie ma rączki, bo pewien smok postanowił sobie zeżreć tą rączkę. Nie, rozerwać. No dobra. W każdym razie Natsu. Jezu, Natsu. Zeref stwierdza, zniszczę ciebie i ludzkość, to jest moja misja. Ale dobrze wiem, że tak naprawdę jego misją jest to, że on chce po prostu zaznać tego spokoju. Nie. I po prostu on musi wszędzie tak mówić, żeby mieć cały czas coraz mocniejszych przeciwników. Nie. I tutaj mamy ostatnią stronę, że no będą się bić najprawdopodobniej. Ostatnia bitwa pomiędzy smokiem i nieśmiertelnym i ludzkością. I wiecie, co jest najgorsze? Że gdyby ten rozdział był na początku tej całej trylogii podwójnych rozdziałów, to byłbym zadowolony. A tak, mech. A tak, podoba mi się, że w końcu są już te... Wszystko już jest nastawione na ostatni tor. Tam już prawie jest cała ekipa zebrana, bo nie liczę pana grubego rysownika, pana Speedstera i reszty, bo to jest syf. No bo tak naprawdę no, mamy główną ekipę. No jeszcze Makarowa brakuje, no i... Ale będą go szukać, Zasa. Nie? Nie, no, słuchaj, też. Makarow padł się, zachlał. A Laksus? O Jezu, on przyjdzie, on zawsze wyczuwa. Zrobisz tylko elkę w powietrzu i przyjdzie. To nie defne.
No ale spokojnie, ale nie no. Nie no, rozdział. Słuchajcie, i chyba ten rozdział znowu ratował Fairy Tail przez ostrym pojechaniem. Bo... No, bo to był fajny rozdział. To był fajny rozdział i słuchajcie. Przynajmniej mamy emo złego, który nie jest emo złym, tylko dlatego, bo jest emo. Jest zły, tak. Tak. No i ogólnie, no, Mafima wyszedł z tego, że autor jest emo, że ten, że Zaref jest emo i to nawet spotkanie teraz to pierwsze z Natsu, to też miało jakiś sens? No miało. Ale czekam, aż się spotkają, mówię, że jestem twoim ojcem. Jestem bratem. Jestem twoim bratem i stworzycielem. E? Love me, Nician. No tak, Nician, bo to był ten młodszy. Ale nie, naprawdę dobry rozdział i... Ale co? Chcesz coś dodać jeszcze? Ja już wszystko powiedziałem, co chciałem. A oprócz tego, że Erza już naprawdę ma ochotę na Natsu, szczególnie, że jej kadr że po kadrze z Erzą znowu rozanieloną jest ten zarąbisty kadr z Natsu, który oczywiście musiał się pokazać. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc teraz skończę to takimi słowami. Jak najlepiej zaimponować kobiecie, która jest prawie nie do zdobycia? Zniszcz olbrzymiego boga wojny. Trzymajcie się, cześć. Cześć.